Witam przedstawicieli specjalnej strefy ekonomicznej, panią Katarzynę Prociak. Czym jest strefa ekonomiczna? Jest to w przypadku każdej strefy administracyjnie wydzielona część terytorium Polski. W tym przypadku jest to jedna działka inwestycyjna tutaj w Jarocinie, na której można prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Bardzo chętnie widzimy w naszych szeregach, czy w szeregach naszych przedsiębiorców, właśnie mniejsze firmy rodzinne, które serdecznie namawiamy właśnie do inwestowania na terenach strefowych, ponieważ te strefy, te firmy mogą najwięcej w tej chwili uzyskać pomocy publicznej. Zakładamy, że inwestujemy 4 miliony, czyli kupujemy grunt, ponieważ kosztem kwalifikowanym jest zakup gruntu, cena zakupu gruntu, budujemy halę, wstawiamy tam maszyny i cały koszt tej inwestycji to 4 miliony złotych. Jesteśmy przedsiębiorstwem średnim, czyli przysługuje nam 35% intensywności pomocy publicznej. Proste, iloczyn daje nam pomoc publiczną w wysokości 1,4 miliona złotych. Ja tylko chciałbym wskazać na jedno, że tak jak widzicie, gmina prowadzi wiele aktywności, które mają za zadanie ułatwić Państwu prowadzenie biznesu. Linie autobusowe, które mają nowe autobusy, mają możliwości dowieźć pracowników. Tereny inwestycyjne również mamy w Jarocinie, które około 7 lat temu kupiłem za dobrą cenę, 3 zł za metr kwadratowy, to już trudno uwierzyć do takiego stopnia dobra cena, bo to 30 tysięcy za hektar, że syndyk tej spółdzielni, której kupiliśmy, później oddał nas do prokuratury, że za tanio kupiliśmy. Ale to trudno, sobie nie wyobrażam sytuacji, że mnie ukarają za to, że za dobrze kupiłem, za tanio kupiłem dla gminy grunt. Aż absurdalne, ale takie rzeczy też oczywiście w samorządzie się zdarzają. Tutaj potrzebne jest całkowicie jakby uzbrojenie, wykonanie dojazdów, więc ten teren no, będziemy przygotowywać na dalsze lata do zainwestowania. W tej chwili jeszcze się niestety tutaj nie daje zainwestować ze względu na chociażby to, że nie ma dojazdu. My możemy zrobić wiele, stworzyć warunki, ale no, to wy decydujecie o tym, czy zainwestujecie tu, czy gdzie indziej, czy w ogóle zainwestujecie. Ja myślę, że te warunki, które my przygotowaliśmy w Jarocinie, są bardzo dobre w porównaniu do wielu innych gmin i myślę, że no, warto tu z wielu względów zainwestować. Choć no, jak wiemy, rynek pracy w tej chwili, przynajmniej w Wielkopolsce, jest coraz bardziej trudny, bo ludzi do pracy jest coraz mniej. Jak pan ocenia to spotkanie? Coś pan z niego wyniesie? Czego się pan ważnego dowiedział? Czego ja się dowiedziałem? No myślę, że takie strefy ekonomiczne są potrzebne, aczkolwiek ja akurat posiadam firmę w drugiej części Jarocina i no, byłbym chętny, żeby tą strefę poszerzyć akurat o tamte tereny, czyli o Witaszyczki. To było dla mnie korzystne. A co to za firma? Firma Bartesco, zajmujemy się produkcją pojazdów elektrycznych, produkujemy też kabiny do ciągników wózków widowych oraz szyby hartowane do pojazdów. Uważa pan, że gmina Jarocin jest przyjazna dla przedsiębiorców? Myślę, że tak, aczkolwiek pewnie by to jeszcze trzeba poszerzyć. Na dzisiejszym spotkaniu dowiedziałam się, a propos, wiedziałam, że istnieje Jarocin, czy strefa ekonomiczna w Jarocinie i wiele o niej słyszałam, natomiast no, nie do końca jakby było dla mnie jasne, na ile ta strefa jest faktycznie żyje, a na ile ona jest w teorii. No wiem, że strefa jest, na pewno jest to możliwość inwestycji, natomiast zastanawiam się, na ile jest to możliwość dla inwestycji firm, które już działają w formie rozszerzenia tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie do końca potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy jest to również oferta interesująca dla firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność. A poza tym no myślę, że dowiedziałam się, że Jarocin stwarza takie możliwości i nie jest to tylko jedynie strefa ekonomiczna, natomiast te działania dodatkowe, czyli i transport, i mieszkania, myślę, że staje się taką gminą przyjazną dla przedsiębiorców. Pytanie, czy trochę nie za późno? Ja jako radny wiele tych informacji znałem, te prezentacje też mi były bliskie. Jestem tutaj pod kątem prezentacji specjalnej strefy ekonomicznej, bo ona mnie jakoś szczególnie interesowała, natomiast to, co gmina proponuje, jest mi znane z racji pełnionej funkcji radnego.
Uważa pan, że gmina Jarocin jest przyjazna dla przedsiębiorców? Myślę, że rozwój jest widoczny i te, powiedziałbym, uzbrojenie strefy ekonomicznej, jak i pewne rzeczy, które mają w krótkim czasie powstać, na pewno powodują to, że ci przedsiębiorcy mają pewność, łatwość, rozwijają się w Jarocinie. Natomiast cały klimat i otoczka teraz z pozycji radnego, powiem, tego ciągłego hałasu i kłótni jarocińskiej na pewno biznesowi nie sprzyja, bo jak wiemy, mały i duży biznes lubi dużo spokoju. Czego dowiedziała się pani na tym dzisiejszym spotkaniu? Coś panią zaciekawiło, zainteresowało? No to właśnie, że jest burmistrz Jarocina, który myśli właśnie o przyszłości rozwoju miasta i z tego się bardzo cieszę. Powiem, że informacji było bardzo, bardzo dużo. No i zainteresowana jestem. No i zostawiam to po prostu, żeby po prostu przemyśleć, nie? Ale cieszy mnie to, że po prostu coś się fajnego dzieje w Jarocinie, że, no, że coś jest naj, że no fajnie jest po prostu. Uważa pani, że gmina Jarocin jest przyjazna dla przedsiębiorców? No powiem, że no myślę, że tak, że no, no czy widać, że burmistrz coś fajnego zrobił, żeby zatrzymać młodych ludzi, którzy po prostu nie będą uciekać za granicę, którzy będą tutaj tworzyć swoje ogniska domowe. No i fajnie to jest bardzo, że wreszcie ktoś zaczął myśleć o młodzieży, która się rozwija. A uważa pani, że można coś jeszcze zrobić, żeby przedsiębiorcom było łatwiej prowadzić firmy, zakładać nowe czy rozwijać dotychczasowe? No widzę, że pani, która reprezentuje tą wałbrzyską specjalną strefę ekonomiczną, która fajnie podsunęła myśl, żeby się spotkać właśnie ze szkołami i oferować takie właśnie nabór takich właśnie, czy propozycje młodzieży dawać, żeby nie szli typowo na studia, tylko kierowali też się właśnie tym hobby, jakie mają zainteresowania, aby się mogli rozwijać, nie? No to jest właśnie fajne, no cieszę się z tego.